No dobra, czyli tak, dwa konkurencyjne sposoby zapisu. Ty macie tablicę. Pierwszy poziom tablicy to są rzędy, drugi poziom tablicy to są kolumny i w środku tutaj było zapisane jako elementy, pionki. Natomiast tutaj jest jeden poziom i, że tak powiem, bardzo subiektywnie ja będę z tego korzystał, bo mi to bardziej odpowiada. Natomiast jak będziecie robić swój projekt, możecie jak najbardziej zapisać szachownicę w ten sposób. Teraz szachownicę będziemy przechowywać, a jakże w obiekcie, który będzie się zajmował zarządzaniem całą grą, sprawdzał później legalność ruchów i tak dalej. I ten obiekt, klasa tego obiektu będzie się nazywała Game Manager Class PHP. I to jest główna klasa, która będzie się główna klasa, która będzie zawierała wszystko inne i tak naprawdę będzie decydowała o całej grze. I w ramach tej klasy będzie istniała szachownica. I ta szachownica będzie przechowywała pionki i wtedy na nich będziemy pracować. Game Manager będzie pracował na tej zmiennej, sprawdzając legalność ruchów, zbite pionki i całą resztę. I funkcja construct, która sobie na razie wygeneruje tylko jednego pionka. Public function. Construct. I teraz, żebym mógł tutaj skorzystać z pionka, to są dwie opcje. Albo muszę pilnować, żeby na etapie tego pliku załączyć klasę przed załączeniem, klasę PIS przed załączeniem tej klasy, bo się inaczej głupieje, albo mogę zrobić to po prostu tutaj, czyli tutaj załączam require nawet, żeby wiedzieć, że to musi być, bo inaczej to nie będzie działać, ponieważ on jest w tej samym folderze, więc nie powinno być problemu, jak dam mu tak. I on sobie tą klasę załączy. I teraz mając tą klasę, mogę stworzyć tego pionka. Jak go stworzę, to mogę go dodać do planszy na jakimś tam polu. Może nie array push, bo array push mi doda go na pierwszym możliwym slocie, tylko sobie zrobię tak, że przy tworzeniu board jest pustą tablicą. Natomiast tutaj po dodaniu tego jednego pionka list zapomniałem. Po utworzeniu jakby w powietrzu tego pionka chociaż nie this board czarna wieża powinna być wedle założywszy, że u góry na A8 na przykład. Czarne są góry, to na A8. Czyli i tutaj bezpośrednio mogę utworzyć czarną wieżę. Drugą mogę utworzyć w taki sam sposób na polu A1. Nie A1, H8. Tak, i to będą miały dwie wieże czarne, jedną w lewym górnym rogu, drugą w prawym górnym rogu. No ale teraz, żeby je zobaczyć, to musimy tą planszę razem z tymi figurami wygenerować i do tego celu musimy przenieść do tego pliku to, nad czym pracowaliśmy wcześniej, czyli generowanie planszy, to. No bo teraz generując planszę, od razu będziemy rysować na niej figury. Ja sobie teraz to skopiuję. I przygotuję tutaj funkcję get i ona będzie zwracała stringa
z całym HTML-em, z całą planszą. I patrząc na to, co się działo tutaj, to było tu. Musimy najpierw wygenerować to, żeby już była całość, żeby nie trzeba było tego wklejać w jakimś kontekście. To najpierw, najpierw ta linijka, żeby mi się nie wysypywały, to tutaj backslash, backslash. Na koniec zamknięcie tego żdiwa. Nie usłyszałem, nie wiem, kto się odzywał, ale urwało tak, że nie słyszałem, co się działo w ogóle. To ładne masz spóźnienie. Wiesz, która jest godzina? W pracy byłeś. Ok. I w środku teraz tą pętlę, która tam... ...występowała. Tylko, że z tą różnicą, że już nie będziemy zostawiać pustego diva, tylko będę chciał sprawdzić, czy na tej współrzędnej, która tu jest, jest jakaś figura. Jeżeli jest, to ją narysuję w środku. If this board się kusi, żeby to wywalić do osobnej funkcji, ale dobra. This board w apostrofach i tutaj muszę najpierw posklejać sobie tego stringa, tego. Też nie, mam to sklejone pod ID. Pod ID jest ten string, więc nie muszę go kleić jeszcze raz. ID. Może dla lepszej czytelności. Nie wiadomo, o co chodzi. Jeżeli na tej jest jakaś ta, tylko teraz jak to sprawdzić? Może wystarczy i set po prostu. Dlatego, że te, na których nie będzie figur, będą puste. Ale potem można by się zastanowić nad jakąś bardziej daną metodą sprawdzenia, czy tam się faktycznie znajduje jakiś pionek. Jeżeli się znajduje, to echo is board position i zakładamy, że tam jest obiekt klasy pionek, czyli on będzie miał funkcję getTML. Tak? Tak. Będzie miał taką funkcję. Bo zakładamy, że to jest, bo taki łańcuch zamieni nam się na obiekt klasy pionek. Nie wiem, czy da się PHP-owi jakoś zhintować, że to będzie ten, bo C-Sharp jest w stanie rozróżnić. To znaczy C-Sharp po tym, co ja piszę, wie, że to będzie taki, a nie inny element, natomiast tutaj on nie wie, że to jest tej klasy. No i tutaj jest jeszcze jeden problem, że wszędzie mamy echo, a ja nie chcę echo, tylko ja chcę wyechować to potem na końcu. Więc ja sobie wszędzie, gdzie jest echo, najpierw tworzę zmienną HTML, a następnie do niej doklejam kolejne części kodu. I na końcu tą zmienną zwrócę. To jest koniec. Dobra, pole i koniec funkcji return. Ok, teraz to nam powinno całą narysować planszę. Zamiast tworzyć teraz to musimy załadować
klasę Game Manager i on sobie wygeneruje te dwa pionki i następnie wychować planszę. Teraz ten, spinamy się i patrzymy, co z tego wyszło. Nie wyszło. Panie, dlaczego teraz będzie? Grid container się zrobił, pola się zrobiły. A, CSS-a nie mamy. CSS-a nie mamy, bo ten plik był tutaj w form class CSS, więc trzeba będzie dać tutaj nowy plik. Po prostu skopiować do niego to, co było tam. Ten plik zainkludować tutaj. Dodać w ten sposób. Dobra, plansza jest, natomiast dalej się nie wygenerowały nam. Nie wygenerowały nam się nasze. O. A, czyli po prostu w ten sposób, tak? Ok, i teraz ten brakujący CSS, który, nad który, o którymśmy rozmawiali, tak? Żeby ona się zmieściła idealnie tam. To mówiłeś, że dla diva to miało być, prawda? Play block. Nie blok, flex. Center. I co mówiłeś jeszcze ostatnie? Align. I dla image trzeba szerokość. Okay. I tak, to jest dla diva. I to dla wszystkich, i dla białych, i dla czarnych. I dla podobny selektor, tylko obraz bezpośrednio w środku, tak? Dajmy na tam 50%, jak będą za małe, to się powiększy. Ok, i proszę bardzo, dwie wieże czarne na swoich miejscach. A żeby wam pokazać, jak teraz szybko tak naprawdę można stworzyć resztę planszy, tutaj gdzie macie tworzenie dwóch czarnych wież, no to można ich tożsamość skopiować na pozycji B i G8 według według tego, co tam powinno być. Zapomniałem układu szachowego. Nie. Koń. Knight, tak? Czyli... Obok jest... Koń... Bishop, tak? No i ostatnie dwie trzeba zmienić. C i F. D. E. I teraz król jest na D. Nie, król to jest ten z krzyżykiem na E. To jest King. No jest problem z niektórymi widzę figurami. Ale to już jest tylko kwestia ikon. Tak, możemy faktycznie zdefiniować je nie z szerokości, tylko z wysokości. To powinno... No, masz rację. 50. O, idealnie. Teraz jest petardzioszka. Super.
Dobra, trochę mało kontrastowe są te ikony, ale na to za bardzo nic się nie poradzi. Przynajmniej nie w tej chwili. Żeby już skończyć czarną, to można by albo to skopiować, albo żeby się nie jak to przystało na programistów, zrobić to pętlą. Chociaż nie, bo to trzeba by znowu na literki zamieniać. Wiecie co, to wam zostawię jako do zrobienia w domu, bo teoretycznie można przelecieć to pętlą i zrobić 8 pionków bez robienia tego ręcznie. Ale to na jeden film wystarczy.